I zmieniamy temat. Na najbliższy wtorek prezydent Andrzej Duda zaprosił na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego Rady Mediów Narodowych. To manifestacja w Gdańsku. Mieszkańcy miasta spotkali się, by zaprotestować przeciwko siłowemu przejęciu mediów publicznych. Działy się różne rzeczy po komunie, ale tak ordynarnych zachowań nie było. To słowa Czesława Nowaka, byłego posła i działacza antykomunistycznego. Bartłomiej Sienkiewicz, który pełni rolę ministra kultury, najpierw podjął decyzję o zawłaszczeniu Telewizji Polskiej. Później na celownik wziął Polską Agencję Prasową. W mediach publicznych nie tylko zmieniane są władze. Pracę tracą dziennikarze, którzy nie zostali zatwierdzeni przez rząd Donalda Tuska, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym. Oni po prostu niszczą. Zachowują się jak jacyś barbarzyńcy. Na przykład lokalne radio, na przykład lokalne ośrodki TVP. Przecież niezwykle ważna rola, zupełnie niepolityczna. Kultura lokalna, folklor, wydarzenia, które są ważne dla ludzi, a których żadne inne media nie relacjonują. I co? To wszystko ma być zlikwidowane. Mówi poseł Marcin Horała. Wszystko to jest elementem szeroko zakrojonego planu Donalda Tuska i Bartłomieja Sienkiewicza. Planu siłowego, realizowanego uchwałą z pominięciem Rady Mediów Narodowych i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Przyszedł czas na fazę trzecią, czyli nominaci Tuska i Sienkiewicza idą po te rozgłośnie regionalne. Tam są wysyłane dokumenty przedstawiające likwidatora, który ma zająć się pozorną, powiedzmy sobie to wprost, likwidacją tych spółek, 17 spółek Polskiego Radia. Wskazał na antenie Radia Maryja w audycji Aktualności Dnia redaktor Marcin Wikło. Jak podaje serwis Interia, 9 stycznia o godzinie 12 z Radą Mediów Narodowych spotka się prezydent Andrzej Duda. Dwa dni później, 11 stycznia, odbędzie się protest wolnych Polaków. Wszystko na to wskazuje rzeczywiście, że to będzie marsz o dużej skali. Na tyle, na ile w tym miejscu, w którym chcemy się spotkać, w ogóle jest możliwe pomieszczenie osób, bo pamiętajmy, że spotykamy się na Wiejskiej przed parlamentem. Ale gdzie, jak nie właśnie na Wiejskiej, właśnie przed parlamentem, wyrażać swoje oburzenie wobec działań, które podejmuje dzisiejszy rząd, realizowane siłowo przez osoby wyznaczone przez konstytucyjnie powołanego ministra kultury, po to, by zawłaszczyć media publiczne. Protest rozpocznie się 11 stycznia o godzinie 16. Transmisję przeprowadzi Telewizja Trwam.